Sztandarowym produktem firmy Zortrax jest nasza drukarka 3D o nazwie Zortrax M200. Jest to drukarka, która drukuje w trzech wymiarach obiekty z plastiku. Można je zaprojektować w dowolnym oprogramowaniu do modelowania 3D, a później przenieść je do rzeczywistości z ekranu naszego komputera. Cały sukces naszej przewagi polega na tym, że zebraliśmy jedną z najlepszych grup programistów i inżynierów z Polski. Zbudowaliśmy produkt pod względem mechanicznym, dołożyliśmy do tego własną elektronikę sterującą tą maszyną oraz stworzyliśmy oprogramowanie, które jest innowacyjne w swojej dziedzinie, a także stworzyliśmy nowy materiał do druku, który jest polimerem, czyli plastikiem w żyłce, która jest przetapiana i nakładana warstwa po warstwie. Myślę, że to gwarantuje nam największy sukces na skali światowej. Cenowo plasujemy się w bardzo dobrym miejscu, że tak powiem, bo cena urządzenia to jest 6900 zł na polskim rynku. Na rynku zagranicznym jest to 1899 dolarów. Konkurencyjne urządzenia zaczynają się od kwoty około 10 tysięcy dolarów. Efektem takiej konkurencyjności tego urządzenia jest kontrakt z firmą Dell. Między innymi jest to kontrakt z firmą Dell. Jesteśmy w trakcie rozmów z kilkoma innymi dużymi koncernami, które także zainteresowały się naszym produktem. Ile drukarek wyprodukujecie dla Della? 5 tysięcy. Jak doszło do tego, że Dell was odnalazł? No jest to skomplikowana historia, trochę rodem z komiksów lub z ciekawych książek o biznesie. Między innymi podczas trwania kampanii crowdfundingowej na portalu Kickstarter odezwał do nas się przedstawiciel Della azjatyckiego i zaproponował nam współpracę na szerszą skalę. My nie wiedzieliśmy za bardzo jeszcze wtedy, o co chodzi. Poproszono nas o przekazanie jednego urządzenia do testów, później przekazaliśmy następne urządzenia do testów. Z tego, co się dowiedzieliśmy, Dell testował wszystkie praktycznie możliwe drukarki na rynku, które były dostępne i są nadal dostępne. No i zdobyliśmy bezapelacyjnie pierwsze miejsce pod względem jakości wydruków i małej awaryjności naszego urządzenia. Nie sięgnęliście po środki unijne, skąd więc pieniądze? Na początku cały projekt, który rozpoczęliśmy, czyli budowę naszej drukarki, finansowaliśmy z własnych środków i z własnych funduszy. Następnie zwróciliśmy się do inwestorów z całego świata, tak naprawdę na portalu Kickstarter. Kwotę, którą zakładaliśmy zebrać lub pozyskać, to było 100 tysięcy dolarów. Pozyskaliśmy 180 tysięcy, była to bezzwrotna inwestycja poprzez inwestorów z całego świata. Następnie zdecydowaliśmy się na emisję obligacji w Polsce dla polskich inwestorów, ze względu na to, że osobiście jestem bardzo mocnym patriotą i chciałbym po prostu rozwijać biznes w Polsce i tutaj po prostu osiedlić się, że tak powiem, z samym naszym produktem. Myślicie też o rynku katalizm na giełdzie? Tak, jesteśmy w trakcie, że tak powiem, przygotowań do wejścia na ten rynek, także myślę, że to będzie niedaleka przyszłość. Myślę, że drukarki oponują wszystkie małe i średnie firmy, a także duże fabryki przemysłowe. Krążą historie, że drukarki zagoszczą w każdym domu. My podchodzimy do tego jeszcze sceptycznie. Uważamy, że szybciej będą budowane punkty druku 3D. Coś na wzór punktów Xero, które mamy możliwość podziwiać do dzisiaj. Pod koniec roku będziemy mogli zaprezentować nasz pierwszy prototyp, który będzie pozwalał na wydruk wielokolorowy z wielu kolorów na jednym modelu, a także wydruk, który będzie pozwalał na łączenie różnych materiałów, na przykład plastiku z gumą.